Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście witam jak zwykle bardzo serdecznie, coraz bardziej grudniowo i też proszę Państwa coraz bardziej przedświątecznie. Popatrzmy, dzisiaj już mamy trzecią niedzielę Adwentu, tego radosnego oczekiwania na przyjście Pana, tego radosnego przygotowania na spotkanie z Nim. Popatrzmy, o tym świece właśnie ratnie czy wieńcowe świadczy. Jedna świeca to pierwsza niedziela, a druga świeca to druga niedziela i właśnie trzecia świeca, czyli ta właśnie świeca, która płonie, to jest dowód na to, że do Bożego Narodzenia coraz bliżej. Tak, kochani, 12 grudnia, czyli już wkrótce te radosne święta, o których tak bardzo mocno myślimy i tak bardzo mocno zabiegamy, żeby one przebiegały we właściwej atmosferze, żebyśmy owszem przygotowali się w sensie żołądka, w sensie stołu, w sensie gościnnym, ale nade wszystko, proszę Państwa, żebyśmy przygotowali się w sensie powitania Jego i spotkania z Nim. Ta właśnie hierarchia wartości, musimy wiedzieć, że On jest najważniejszy. Stół jest bardzo ważny, goście są bardzo ważni, ale ta hierarchia wartości, ona mówi nam o tym, że właśnie On, na którego czekamy, On, który do nas przybywa, On, który nas powita w noc betlejemską i którego to my powitamy także właśnie w tę świętą noc betlejemską. On, który przyniesie nam pokój, ten pokój, który nam właśnie daje On. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Proszę Państwa, no właśnie hasło tegoż nowego roku liturgicznego, który obecnie przeżywamy, popatrzcie Państwo, tam jest napis posłani w pokoju Chrystusa. Właśnie ten pokój Chrystusowy, to jest ten pokój z nocy betlejemskiej. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Życzmy sobie już dzisiaj, byśmy byli ludźmi dobrej woli, by ten pokój dotyczył naszego serca, naszego życia, życia rodzinnego, zawodowego, naszego życia kapłańskiego, naszego życia w naszej kochanej ojczyźnie, w kochanym naszym świecie, by tego pokoju nie zabrakło, by ten pokój był pokojem, który pozwoli nam na to, że będziemy rozwijali się normalnie, że będziemy pracowali normalnie, że będziemy żyli normalnie właśnie w świecie pokoju. Ten pokój upragniony, ten pokój, który przyniesie nam Jezus Chrystus. Jeszcze raz chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Kochani, właśnie 12 grudnia, troszeczkę może cofnę się do tyłu, nie w sensie takim fizycznym, ale kalendarzowym. Ten ubiegły tydzień zapomniałem powiedzieć, właśnie były takie dwa bardzo ważne dni, 6 grudnia, więc tak zwane Mikołajki, czyli świętego Mikołaja. Ten święty Mikołaj uczył nas obdarowywania się życzliwością, serdecznością i w sensie takim duchowym, i w sensie fizycznym. Właśnie my przygotowując się do świąt, przygotowujemy się też pod okiem świętego Mikołaja. Niech on nas uczy nas właśnie tej serdeczności. Mamy obdarzyć się wzajemnie tymi życzeniami, prezentami. Święty Mikołaj niech stanie się tego wszystkiego patronem. To właśnie było coś, co żeśmy na pewno przeżyli, ale niech ten Mikołaj, święty Mikołaj będzie w jakiś sposób też patronem tego wszystkiego, co przeżywamy w okresie Adwentu i do czego to właśnie zdążamy, czyli do Bożego Narodzenia. Kochani, dzisiejsza niedziela, to jest właśnie, jak powiedziałem, trzecia niedziela Adwentu. Ta dzisiejsza niedziela ma swoją nazwę, jest to niedziela Gaudete, czyli niedziela radości, dlatego właśnie ta świeca, która płonie, trzecia świeca, jest właśnie świecą radości. I dzisiaj też, proszę Państwa, gdy będziemy w kościele, bądź też gdy byliśmy, gdy będziemy uczestniczyć we mszy świętej czy we mszach świętych, to na pewno zauważymy, że kolor szat nie jest kolorem fioletowym, ale kolorem różowym. Ten piękny, wspaniały kolor nam dzisiaj w taką niedzielę towarzyszy podczas każdej mszy świętej. Chcielibyśmy też zauważyć, no oczywiście nie ma takiego obowiązku, ale w wielu parafiach ten kolor różowy jest kolorem eksponowanym poprzez właśnie szaty liturgiczne. Poza tym warto zauważyć, że jutro, proszę Państwa, 13 grudnia, jest to dramatyczna rocznica, dokładnie 40. rocznica wybuchu stanu wojennego. To właśnie jutro, siostro, bracie, pomódlcie się za Polskę, pomódlcie się o pokój, pomódlcie się do Chrystusa, księcia pokoju, żeby właśnie to, co wydarzyło się wtedy, coś, co było dla nas bardzo bolesne, młodzi tego nie pamiętają, starsze osoby to pamiętają, to przeżywali, niektórzy doświadczali tego w sposób bardzo tragiczny, bo inne było różnego rodzaju uwięzienia, różnego rodzaju rzeczy, które, że tak powiem, przechodziły ludzkie pojęcie. Dlatego
Niech ten jutrzejszy dzień będzie nie tylko dniem historii, wspomnienia, ale niech będzie takim dniem refleksji, co robić, żebyśmy tego pokoju nie niszczyli, co robić, żebyśmy żyli w atmosferze pokoju, w atmosferze wolności, żebyśmy nie dali się zniewolić złu, ale żebyśmy to zło zawsze dobrem zwyciężali, o czym mówił nam błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, i to właśnie słowa, które on przytaczał jako słowa, których autorem jest święty Paweł. Oczywiście te słowa też bardzo mocno akcentował Jan Paweł II, święty Jan Paweł II. No i też, jeżeli chodzi o 13 dzień, czyli ten dzień jutrzejszy, to pamiętajmy, że to jest ten dzień fatimski. To właśnie dzień, kiedy modlimy się do Matki Bożej Fatimskiej, kiedy to właśnie ona wzywa nas do modlitwy różańcowej, modlitwy, wzywa nas do bezgrzeszności, wzywa nas do tego cudownego, dobrego życia w atmosferze, jej Syna Jezusa Chrystusa, podkreślam, na którego czekamy i do którego to spotkania przygotowujemy się. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie, gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie, nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołcie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swoich sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich, ja was chrzczę wodą, idzie ode mnie mocniejszy, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu, pszenicę zbierze do swych leża, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. No właśnie, znowu słyszymy Jana Chrzciciela, który daje receptę na życie, żeby to życie było odpowiedzialne. Ludzie pytają, pytają żołnierze, pytają kupcy, pytają celnicy. On im odpowiada, on ich poucza. My też pytamy świętego Jana Chrzciciela, bohatera adwentowego, co mamy czynić, żeby dobrze powitać Jezusa Chrystusa, żeby dobrze przygotować się do spotkania z Nim. Co mamy czynić? No właśnie, mamy być po prostu ludźmi uczciwymi, mamy być ludźmi serca, mamy być ludźmi miłości, tej miłości zwłaszcza przebaczającej. Mamy być ludźmi, którzy wyglądają nie tylko na ludzi, ale którzy są nimi, którzy są, proszę Państwa, nimi i o których to właśnie świadczy ich postępowanie, czyli nasze postępowanie. Módlmy się do świętego Jana Chrzciciela, żeby te jego wskazówki, żeby te jego prośby, żeby ta jego nauka o dobrej nowinie, o Jezusie Chrystusie, żeby nie poszła w las, ale żeby poszła w nas. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który coraz bardziej przybliży nas do świąt Bożego Narodzenia. Zostańcie z Bogiem.